Dzień dobry drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku na kanale Novum Ortopedia, kanale, w którym w prosty sposób mówimy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. W tym odcinku moim gościem jest pani Katarzyna Kunikowska, fizjoterapeutka Novum Ortopedia i zawodnik Pogoni Szczecin Hubert Matynia. Dzień dobry. Hubert, aktualnie zmagasz się z kontuzją kolana. Powiedz, przybliż nam, jak dokładnie do tego doszło i co się wydarzyło? Dokładnie doszło to na meczu. Zostałem uderzony przez zawodnika w tył nogi. Można powiedzieć, noga mi uciekła. Usłyszałem charakterystyczny strzał taki, więc pomyślałem na samym początku, że może to być, mogą być to więzadła krzyżowe, a czykolwiek to nie były więzadła, tylko łąkotka poboczna i można powiedzieć, że się ucieszyłem z tego. A w którym momencie dowiedziałeś się, że jednak bez zabiegu się nie obejdzie? Jak to wygląda w przypadku zawodowego sportowca, ten proces od kontuzji do przez diagnostykę do podjęcia decyzji? Nie, przede wszystkim najważniejszy był wynik rezonansu i tam można było dostrzec, jaki jest problem i czy będzie potrzebny zabieg, czy jednak nie. I to się dzieje dosłownie w ciągu paru dni, czy jakoś? I jak to trwa, nie? Bo tak. przeciętny pacjent, no, diagnozuje się tam tygodniami często, nie? Natomiast w zawodowym sporcie to jest... To na pewno jest inaczej, szybszy, o wiele szybciej masz wizytę u lekarza i tak samo dojście do jakby rezonansu. Nie idźmy w tym kierunku. Respirator był mi bardzo potrzebny, na pewno. Okay. Ale rezonansu przede wszystkim i po trzech dniach już miałem wyniki. Wiadomo też, ciężko jest myśleć, czy to jest ta kontuzja, czy inna kontuzja, więc dobrze, że mamy to tak szybko. Okej. Okay. Powiedz, kto przeprowadził zabieg operacyjny? Jak to wyglądało dalej? To znaczy cały czas byłem pod opieką doktora Bartosza Paproty i on cały czas jakby miał nad tym pieczę, więc po tym rezonansie, po trzech dniach miałem już operację. Czyli została wykonana artroskopia stawu kolanowego, tak? Tak jest. Już dla uściślenia informacji dodam, że to było uszkodzenie stosunkowo nietypowe, bo przedni róg łąkotki bocznej. Na ogół uszkadza się trzon lub tylny róg, jeśli chodzi o łąkotkę przyśrodkową i łąkotkę boczną. Natomiast w tym przypadku była taka szczęśliwy zbieg okoliczności w tym całym nieszczęściu, w tej kontuzji, że był to róg przedni, który nie ulega takim obciążeniom w pracy stawu kolanowego jak trzon i część tylna. Jak twój dzień wyglądał po zakończonej operacji? Operację miałem rano, pół dnia siedziałem jeszcze w szpitalu i wyszedłem o kulach, bo przede wszystkim po jakichś zabiegach już trzeba pomału rozruszać tą nogę, a nie siedzieć i bać się i nie ruszać jej. Dokładnie. Od kiedy została wdrożona rehabilitacja? To już jest pytanie do was obojga. Tak naprawdę rehabilitacja została wdrożona od razu, tak? Ponieważ no, zaczynamy zawsze z pacjentem od nauki chodu, prawidłowego nauki chodu o kulach. Dodatkowo pacjenci otrzymują, czy to jest sportowiec, czy jest to przeciętny pacjent, który amatorsko uprawia sport, wykonuje ćwiczenia tak zwane izometryczne, które pobudzają pracę mięśni i aktywują po prostu te mięśnie. I następnie u Huberta odbywało się to w ten sposób, że już na drugi dzień po zabiegu odbyła się pierwsza wizyta w naszym ośrodku i zaczęliśmy wspólnie po prostu już pracować przede wszystkim nad zakresem ruchomości i oczywiście nad siłą mięśniową. Powiedz Hubert, co sprawiło ci trudność w pierwszym tygodniu po operacji, już w rozpoczętym procesie rehabilitacji? A co zaskoczyło pozytywnie? Co było dla ciebie wyjątkowo łatwe?
Znaczy, wyjątkowo łatwe to jest moja, można powiedzieć, psychika, że nie poddaję się i dążę do celu, więc tutaj nie miałem najmniejszych problemów, że wyjdę z tego i będę chciał pracować jak najciężej tylko się da. Oczywiście też z głową, bo jednak ten czas poświęcony przerwie też jest ważny. Czy ty jesteś w stanie jakoś skomentować postępy rehabilitacyjne Huberta? Czy on się jakoś specjalnie różni od innych sportowców? Jaki jest twój odbiór? To znaczy tak, Hubert tutaj też bardzo dobrze powiedział, że nastawianie pacjentów jest dość istotnym elementem w procesie rehabilitacji, dlatego że Hubert założył po prostu z góry, że no, mamy coś do przepracowania, musimy to zrobić, więc w momencie, kiedy przyszedł na pierwszą wizytę, pierwsze pytanie, jakie zadał: Kasiu, za 4 tygodnie wracamy na boisko, tak? Ja mówię: okej, zobaczymy, co da się zrobić, dajmy sobie czas, dajmy sobie chwilę. I myślę, że to jest bardzo ważne, jak zawodnik podchodzi do tego tematu. Hubert jest osobą, która bardzo ciężko pracuje. On pracował od samego początku na to, co jest w dniu dzisiejszym. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu to źródło sukcesu Huberta tak naprawdę, tak? Teraz jesteście na etapie 3 tygodni po zabiegu operacyjnym, tak? Dobrze liczę? Tak, 3 tygodnie. 3 tygodnie i już na bieżni biegam. No właśnie, chciałem zapytać, jaki to jest etap w sensie takiej twojej motoryki, jak to wygląda teraz, 3 tygodnie po szyciu przedniego rogu łąkotki bocznej. Ja to podkreślam, że to jest przedni róg, żebyśmy sobie, nasi widzowie, nie skojarzyli, że każde szycie łąkotki bocznej, później rehabilitacja przebiega tak dynamicznie w tym przypadku. To tak może się faktycznie dziać. Jak to wygląda teraz, 3 tygodnie po? Po moim odczuciu wygląda to bardzo dobrze. Nic w czasie tych rehabilitacji, nic nie puchło, nic nie doskwierało, więc cały czas dobrze się leczyło. Więc możemy z tygodnia na tydzień coraz więcej obciążeń mieć i to mnie cieszy, że tak mój organizm zareagował na ten zabieg. A powiedzcie mi proszę, pracujecie na sali rehabilitacyjnej, widzicie też jak przebiega rehabilitacja pacjentów w cudzysłowie zwykłych, przeciętnego Kowalskiego, a nawet sportowców amatorów. Jaka jest w waszej opinii różnica w procesie rehabilitacji tej grupy osób, a zawodowego sportowca? Przede wszystkim zacznę może ja od tego, że no, ze zawodowym sportowcem współpracujemy jednak codziennie. Czasem spotykamy się nawet 2 razy dziennie, w zależności od potrzeb i w zależności od stanu pacjenta. Tak? Natomiast z przeciętnym, no, tak zwanym Kowalskim, spotykamy się rzadziej, tak? Jest to raz bądź 2 razy w tygodniu na takiej terapii pierwszej, kontrolnej, że tak powiem. Oceniamy, jakie są potrzeby. Wiadomo jest to, że chłopaki nastawieni są na to, żeby szybko wrócili grać, tak? Więc no, musimy, że tak powiem, troszeczkę tutaj ruszać znacznie szybciej. Oni mają dzięki temu znacznie większe możliwości. Przede wszystkim są przygotowani już przed zabiegiem w zupełnie inny sposób, tak? Dlatego że techniczne wykonywanie pewnych rzeczy no, jest po prostu no, dobre, tak? Z osobą, która przychodzi do nas i nie uprawia zawodowo sportu. No, tak niestety to nie wygląda. My często zaczynamy z tym pacjentami od zera, od nauki przysiadu, tak? Często pacjenci nie są w stanie nawet technicznie wykonać danego jednego ćwiczenia, tak? Więc przygotowanie też przed operacją ma znaczenie, nie? Tak. Jaki pacjent prezentuje poziom, a u zawodowca to jest oczywiście całkiem inny poziom niż u przeciętnego. Może ja wtrącę właśnie przed operacją też, chociaż miałem już wiadomo zdiagnozowane, co mi jest, to i tak budowałem ten mięsień, by jak najmniej go utracić. Jakby. Pomimo kontuzji, pomimo diagnozy, że to wymaga leczenia operacyjnego, żeby ten proces masa oczekiwania nie polegał na tym, że siedziałeś i czekałeś, tak, co dalej będzie, tylko pracowałeś nad tym, żeby te mięśnie uda były dalej aktywne. Tak, bo masa mięśniowa bardzo szybko spada i trzeba cały czas jakby ją budować, nawet gdy jest to zdiagnozowane. A powiedz, jak
też w kontekście tego, że kilka lat temu też miałeś kontuzję, też byłeś leczony operacyjnie. Bardziej chodzi mi o taką mentalne podejście. Czy masz jakieś później obawy podczas powrotu na boisko, takie opory psychiczne przed jakimiś określonymi aktywnościami na boisku, czy to w ogóle ciebie nie dotyczy? Po prostu wchodzisz, wiesz, że jesteś wyleczony i... Nie, jest z tyłu głowy, że jednak na samym początku muszę uważać na to i z biegiem czasu coraz bardziej się przekonywać do coraz większych, jakby silniejszych starć z przeciwnikiem, ale nie jest to takie mocno siedzące w głowie i samo przychodzi. Jeszcze tu się wtrącę, że w tym procesie rehabilitacji właśnie, bo mówimy o tym, jak Hubert wraca na to boisko, tak? Ta rehabilitacja jest podzielona jakby dwuetapowo, czyli Hubert najpierw odbywa tą rehabilitację u nas, a my następnie współpracujemy z fizjoterapeutami i trenerami przygotowania motorycznego, by wprowadzić go na to boisko, więc wygląda to w ten sposób, że częściowo te treningi odbywają się u nas, natomiast by Hubert mógł wrócić już w pełni do treningu grupowego, to pracują też nad nim osoby z klubu, tak, którzy dbają o jego trening indywidualny z piłką, tak, no a to jest dość istotny też element tak naprawdę. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Że poświęciliście swój czas przy dzisiejszej sobocie. Dzięki piękne. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.